Witajcie. Powoli, naprawdę, znaczy powoli szybkim ruchem i szybkim krokiem zmierzamy ku końcowi Adwentu i no i wieczerze wigilijną czas gotować. Ja bym powiedziała tak. O barszczu już było, bo było o zupach i o zachowaniu kolorów. Pamiętajcie, że najgorszy z możliwych barszczy to jest barszcz, który się nam zrobi brązowy. I jak temu zapobiec było opowiadane, żeby nie gotować, stosować sok, najlepiej kiszone buraki, ewentualnie zakwasić je octem lub sokiem z cytryny, jeśli nie mamy kiszonki. No ale jakąś taką podstawową rzeczą wigilijną, poza rybami, o których też już było, i tutaj nie mam zbyt wiele do dodania, poza... Nie opowiem Wam w tym roku, jak robić rybę w galarecie, z tego prostego względu, że to jest trudna zabawa. Galarety i studzieniny sobie zostawimy po prostu na karnawał. Myślę, że ci, co wiedzą, jak robić, robią i radzą sobie, a ci, co nie wiedzą, to jest w ogóle osobna historia. I myślę, że w karnawale sobie trochę o galaretach powiem. Więc dzisiaj nam zostają tak naprawdę pierogi. I wiecie co, chciałam się z Wami podzielić taką tajemnicą, którą być może wielu z Was zna, więc nie będzie to dla nich szczególnie tajemnicze. Przez wiele lat, kiedy pierogi lepiła przed wigilijnie moja babcia, a potem moja mama, w moim domu stosowano taki przepis, jak to się mówi, przedwojenny. I ten przedwojenny przepis miał mnóstwo dobrych cech. To była taka klasyka, jak do makaronu ciasto się robiło, jedno jajo, góreczka mąki i wody tyle, ile przyjmie. Ono miało trzy wady na dzisiejszy sposób życia. Wada numer jeden. Takie pierogi trzeba gotować praktycznie natychmiast po ulepieniu. One jak przeschną za mocno, to ciasto pęka. Z przyczyn takich, że po prostu właśnie nawet jeśli będziemy przykrywać ściereczką te polepione pierogi, takie klasyczne rzeczy. Co robimy, żeby ciasto nie schło, tak? Podsypujemy mąką, przykrywamy ściereczką, więc one się dzięki mące nie przykleją do stolnicy, nie zrobią się dziurki. Przykrywamy ściereczką, żeby jakoś parowanie, jakby suszenie, przewiewność nad tym ciastem cieniutkim, bo pierogi się cienko rozwałkowuje, ograniczyć. No i generalnie ciasto to, z którego dopiero będziemy lepić pierogi, czyli tą bryłkę ciasta, którą żeśmy sobie wcześniej przygotowali, trzymamy pod garnuszkiem albo w worku foliowym, albo w jakimś takim podobnym miejscu. No ale to właśnie miało takie... wada numer jeden. Trzeba to było przed samą wieczerzą wigilijną gotować. To jest straszny stres. Moim zdaniem przed samą wieczerzą wigilijną to po prostu relaks. Tu sobie wszystko dochodzi, tam barszczyk się podgrzewa, byle się nie zagotował, my się ładnie ubieramy i w ogóle już nie chcemy się przejmować. Już te pierogi w szpicyku sobie. Po drugie, tych pierogów się nie da mrozić, bo tym bardziej pękały. To ciasto, takie klasyczne, jedno jajo, mąka, tak zwane ciasto makaronowe, ono się naprawdę nie nadaje do zamrożenia. A koncepcja była taka, żeby sobie te pierogi w ogóle wcześniej polepić, pomrozić i potem przed całą wigilijką ugotować. I po trzecie, to ciasto, kiedy pierogi są ugotowane, ono też obsycha i twardnieje. Innymi słowy, takie pierogi też trzeba właściwie od razu zjeść lub też odsmażać, co powoduje, że robią się znacznie bardziej tłuste, one się robią fantastyczne w smaku. Ja nie jestem przeciwnikiem odsmażanych pierogów, tylko że wszyscy ludzie, którzy mają już bożonarodzeniowo nadwyrężone wątroby, i chcieliby się zmieścić w karnawałowe kreacje jednak, mogą mieć problem ze zjedzeniem tych pierogów w ten sposób, a no nalepić, a potem wyrzucić, to już naprawdę byłby chyba skandal. Więc podam Wam sposoby ciasta, które ja robię, na rozum. Moja mama je wprowadziła, bo jakaś ciotka jej pokazała, ale generalnie to się daje wymyślić. Jak już wszystko, to co już wiemy o tłuszczach, a było, o mące i glutenie i było, i o tym, co woda robi z mąką, to moglibyśmy sobie wymyślić zrobienie takiego ciasta i ono na pewno będzie działać. Słuchajcie, zapomnijcie o jajku.
A właśnie, to będzie ciasto na pierogi dla dzieci uczulonych na jajko. Pozdrawiamy mamy. Żadne jajko nie jest wam potrzebne. Do ciasta, do pierogów nie jest potrzebne żadne jajko. Natomiast jest potrzebna ta górka z mąką i zrobienie w niej dołeczka. Tylko nie wbijamy w niego jajka, tylko wlewamy w niego oliwę albo olej. Można łyżkę margaryny, taką solidną taką. No ile to jest górka mąki? No pół litra. Pół litra mąki. I kochani, grzeje nam się woda w rondelku. I ona się nam musi tak przygrzać, żeby jeszcze się dało włożyć palca ze świadomością, że jeszcze chwilę później już się nie da. Ta woda ma wtedy mniej więcej 60-65 stopni. Jeszcze sobie o tym nie rozmawialiśmy, bo w naszej cukierniczej kuchni nie doszliśmy do tego momentu, żeby robić ciasto parzone, ciasto na ptysie. Będzie ptysie i Karpatka nas nie ominą. Natomiast tutaj wykorzystujemy tą samą własność ciepłej bardzo wody wobec ziaren skrobi, o której też mówiliśmy przy okazji krochmalenia się, czyli kisieli i tego, co się dzieje podczas robienia kremu budyniowego. Chodzi o to, że teraz jak wymieszaliśmy, ale nie tak, żeby już było całkiem rozmieszane i gładziutkie, tak wymieszaliśmy tą mąkę z tym olejem, to olej ją pięknie otoczył. Tłuszcz otoczył ziarna skrobi. Nie finalnie, tam się jeszcze siatka glutenowa nie wytworzyła, jeszcze żeśmy tego bardzo nie mieszali, ale żeśmy tak solidnie otoczyli tą oliwą, powiedzmy, no nie wiem, no 5 łyżek. Trzeba naprawdę nie żałować. Tak? I teraz lejemy tą ciepłą wodę, bo to ciasto jest nadal bardzo suche, jeszcze się go nie da zawinieść. Czyli tego oleju musi być tyle, czy tej oliwy, czy tej margaryny. Jak mówię, no taka solidna kopiota, taka solidnie kopiata łyżka margaryny, no to będą 3-4 łyżki oleju czy oliwy. Po prostu mieszamy tyle, ile się da i zaczynamy dolewać tej ciepłej wody. Po trochę. I mieszać dalej. Ta ciepła woda będzie chciała nam rozkrochmalić tą mąkę, czyli spowodować, że te ziarna skrobi gwałtownie napęcznieją i zrobią się bardziej rozpuszczalne, bo skrobia w zimnej wodzie jest nierozpuszczalne, ale w ciepłej i owszem. No tylko, że ta oliwa nie do końca pozwala tak to rozmaić, rozmaźlić. Nie, to nie powstanie żaden glut, nie bójcie się. Nie bójcie się, ta woda nie będzie gotująca, tylko będzie tak jak w czajniku, jak ci, co robią matę. Halo, mają czajnik na 70 stopni, to będzie idealnie. Nie robicie matę, nie macie czajnika na 70 stopni. Palec wkładamy i czujemy, że jeszcze chwila już go nie włożymy. To jest ten moment. I dolewamy tej wody. I to jest autentycznie tak, jak teraz powiem. Żadne, że pół szklanki. No pół szklanki pewnie trzeba będzie zastosować, jak nie więcej. Natomiast ile mąka weźmie? Tak zwany napis w większości przepisów starej daty w starych książkach, ile mąka zabierze, tyle śmietany, albo tyle dodać mleka, albo tyle dodać wody. Dokładnie tak jest, bo ten człowiek, który pisał ten przepis, nie siedzi nad tym młynarzem, który mełł był waszą mąkę. Ona oczywiście ma ustaloną wielkość ziarna i tak dalej, ale z roku do roku pszenica ma inne ziarno skrobi, są zbiory lepsze, gorsze, jest rok bardziej, mniej wilgotny, pszenica jest lepiej, gorzej wysuszona przed zrobieniem tej mąki i tak dalej. To są wszystko ważne cechy związane z jakością tej mąki i ona tej wody weźmie różne ilości, no nie drastycznie różne, nie 5 razy więcej, 5 razy mniej, ale rozumem się trzeba wykazać. I teraz to ciasto gnieciemy. Można sobie pomóc mikserem tym do ciasta, do pizzy, ale w końcu już trzeba będzie to robić rękami. Gnieciemy to, kochani, aż od rąk odstaje i jest gładziutkie. I jak się tak czujemy, że takie, że jak naciskamy, to sprężyście jest. Czyli wraca do poprzedniego kształtu. To jest ciasto. I teraz słuchajcie, żadne rozwałkowywanie na wielkie płaszczyzny i te szklanki. No błagam Was, po co dodawać tej mąki?
Po co to dawać, po co się namordować? Bo to tak cieniutko trzeba, jak chcemy mieć ładne pierożki. Takie, wiecie, że jak potem odsmażymy, to jakby człowiek opłatek jadł. No to będziecie tak do pojutrza siedzieć i wałkować. Nie, nie, i żadne szklanki, to jest straszne w ogóle. Kochani, powiedzmy, że ja dzielę to ciasto na 3-4 części, bo to tyle wychodzi. I rulonik. Robię rulonik tak jak do leniwych. Biorę nożyk i teraz z tego rulonika ucinam takie dosłownie kawałeczki, 1,5 cm. No on będzie taki gruby, no o, taki będzie. Poczekaj, pokazuję i objaśniam, bo nie widzę sama, co w tej kamerze widać. O, taki będzie. Jak oko. 1,5 cm, a może centymetr. Biorę go, tu mam mąkę, nie? Łapię go tym, co obkroiłam, to jest takie bardziej lepkie ciasto, a to, co dookoła, jest takie suchsze, no bo je rolowałam, trochę tam mąką musiałam podsypać. Na mąkę z dwóch stron, wałeczek i każdy taki krążek z osobna można po prostu tak wałknąć. To są 3 wałknięcia. Naprawdę wyjdzie szybciej, krócej i bardziej sprawnie. I mamy tych krążków. Dbamy, żeby nam nie wyschły, bo pieróg się nie ulepi, jak ciasto będzie przesuszone. To ciasto jest mniej wrażliwe na wysychanie niż to jajeczne, drastycznie mniej wrażliwe na wysychanie, ale nadal musi sobie być pod rondelkiem, nadal ściereczką nakrywamy pierogi, które zrobiliśmy i tak dalej, ale nie będziemy widzieć takich strasznych, tragicznych sytuacji, jak takie zasuszone pierogi i tak dalej. Więc robimy sobie powiedzmy 10 takich placuszków, tak? No bo ten wężyk był powiedzmy no, takiej długości, czyli 15 cm, 20, no to robimy sobie 15 takich placuszków gotowych na pierożka. Wkładamy, co tam mamy za farsz. Farsze wigilijne podstawowe są 3, nie? Ser z ziemniakami. Można zrobić sam ser na słodko. Same ziemniaki dla tych, co nie mogą mleka i sera, tylko same ziemniaki z cebulą. Można. Ktoś broni. Tak zwane ze słodkiej kapusty, to jest farsz, jak się robi gołąbki, to zostaje potem tych liści, co są za małe, żeby gołąbki zrobić. Mnie na Wigilię się robi gołąbki, tak zwane z ryżu i z grzybów. Więc albo na pierwszy dzień świąt z ziemniaków, czy z ryżu z mięsem. Z mięsa się w mojej rodzinie robi, więc zostaje trochę tej kapusty, takiego głąba wewnętrznego. To się ścina, przesmaża tam, bo to już jest obparzone, przesmaża z cebulą, z ewentualnie grzybami, z ewentualnie rodzynkami, z ewentualnie, a to jest wasz farsz, nie? No i z kwaśnej kapusty, czyli bierzemy ukieszoną kapustę, odciskamy wodę, przesmażamy z cebulą, z oliwą, z grzybami albo bez. I to jest znowu wasz farsz, nie? Trzeba tylko trochę pokroić, żeby to nie były takie długie, bo to w pierogu się ciężko je takie właśnie, że ten farsz jest jakiś taki ciągnący się, bo tam kawał liścia kapuścianego, ukwaszonego właśnie się znalazł. To trzeba dość dobrze posiekać moim zdaniem. No i już. Wkładamy ten farsz i tu mamy, tak, między dwa palce i lepimy. I lepimy. Ja wiem, że są maszynki. Nie, no można. Można. Niektórzy z takimi zawyjaskami lepią. U mnie w domu się tylko robi różki, żeby rozróżnić te z kwaśnej kapusty i ze słodkiej kapusty, bo one dość podobnie wyglądają. No to z sera z ziemniakami to się nie da pomylić. Tak? Więc można zrobić różek na słodkiej kapuście, a dwa różki na kwaśnej, albo różek na kwaśnej i też będzie dobrze. Bo jedni lubią takie, inni lubią śmakie, a jeszcze inni. Uszko też z tego samego ciasta, tylko że tutaj już trzeba będzie rozwałkować, pokroić na kwadraty. Jednak. Kółeczko tym wałeczkiem się daje wymodzić. No chyba, że ktoś takie chce uszka pieruszkowe. W sensie, no, że będzie półokrągłe i tak zawinie i zlepi ze sobą te końcówki. Też można. Komuś szkodzi takie uszko? Nutrujące jest. Piękne jest. Tak? No. To nie musimy się mordować, nie trzeba mieć stolnicy. Wałek można mieć taki mniejszy i gorszy i wcale nie trzeba mieć takiego naprawdę super, hiper, puper wałka. Dajemy rady. Na rozum robimy te pierogi. Teraz co jest piękne w tych pierogach? Uwaga! Można je ugotować od razu. I zjeść.
Można ją gotować od razu i odsmażyć i zjeść. A można je zamrozić. Bezpiecznie zamrozić. Teraz jak mrozimy bezpiecznie? To zanim zaczniemy lepić te pierogi i zanim w ogóle będziemy robić to ciasto, musimy sobie przygotować miejsce do zamrożenia pierogów. Jak wygląda miejsce do zamrożenia pierogów? Mamy zamrażarkę albo szufladę zamrażarkową, albo zamrażarkę trumienną, albo już jaką tam nie mamy. Kładziemy sobie worek foliowy czyściutki, albo folię, saran. Może być aluminiowa, tylko po co? I na płaskim miejscu, czyli coś z tego zamrażanka wyjęliśmy, albo mamy tam miejsce. Że nie góry, doliny, tylko robimy, żeby było w miarę płasko. Jakby trzeba było, to nawet jakąś tackę można tam włożyć. Folia. I każdy taki ulepiony pieróg osobno, czyli możemy je mieć na tacy, na talerzu, na stolnicy, podchodzimy do tej zamrażarki i przekładamy na tą folię. Tak, żeby jeden od drugiego były oddzielone, żeby nie leżały jeden na drugim, nie dotykały siebie nawzajem. I czekamy do jutra rana. Parę godzin to musi marznąć. Zamarzną na kość, zapewniam Was. Zwłaszcza jak poczekamy jeden dzień. Jeśli jest dobrze odlodzona ta lodówka czy ta zamrażarka, dobrze wcześniej rozmrożona i czysta, to nie przejdą żadnymi zapachami, mimo że są tak w otwartej przestrzeni, prawda? Myśmy sobie trochę o mrożeniu rozmawiali już, więc do pierogów, które chcemy zamrozić, nie przeładowujemy farszem i farsze nie mogą być mokre. Czyli nie może z nich woda ciec. Ta kapusta naprawdę musi być przesmażona. Te ziemniaki muszą być naprawdę no, kruche, a nie takie pióre, że 1/4 wody, 1/4 ziemniaków, a 1/4 nie wiadomo czego, tylko po prostu ziemniaki dobrze odcedzone, odparowane, ubite, jeszcze z serem. Dodajemy cebulę na oliwie, dobrze odparowaną, dobrze obsmażoną i wtedy jest git. Więc chodzi o to, żeby nie wprowadzić wody do tego pieroga, on nie pęknie. I one się tak mrożą, ale samego dnia rano przychodzimy z woreczkiem czystym, świeżym i przekładamy. One są już zamrznięte, musimy się szybko zwijać. I wkładamy do zamrażarki ten woreczek. I czy mu tam źle? Teraz takie ciasto na pierogi można zamrozić. No, rozmrozić. Podsypać trochę mąką i wymieszać jeszcze raz. Zostało Wam? Nie martwcie się. Teraz zdradzę Wam kolejny sekret i to już będzie koniec tego nagrania. Być może nie zdążymy opowiedzieć o makowcu, ale najprostszy, najszybszy i po prostu masa makowa z puszki, no trudno. Tak? Pogódźmy się z tym. To jest najszybszy, tak? No można sobie samemu zrobić. Z bakaliami, mak, sparzyć, odlać 3 razy wodę, zmielić z miodem, z cukrem i dodać wspaniałe bakalie. Zostało nam ciasto z tych pierogów. No to je wałkujemy. Najcieniej jak się da, ciągniemy, bo ono jest ciągnące. To jest tak zwane ciasto luźne. Ono nie przypomina nawet konsystencją w dotyku. Ono teksturalnie jest zupełnie inne niż ciasto z jajem. Tak to jest dodać lub nie dodać solidnej ilości białka do czegoś. No. I proszę bardzo, naciągamy. Kładziemy ten nasz farsz, zwijamy, zalepiamy i mamy strucle. Najprostszą, najszybszą, po wierzchu jajkiem posmarować, grubym cukrem posypać, wjechać do pieca. I piec tyle, żeby była złota w kolorze, bo to zależy ile tego maku, ile tego ciasta nam zostało z tych pierogów. No z litra mąki żeśmy na przykład robili, bo mieliśmy taką fantazję. Piękno tego ciasta polega na tym, że jak mówię, nie marnuje się, bo jeśli lepiliśmy, już nie chce nam się dalej lepić. To po prostu pakujemy. Jeden dzień w lodówce przeleży. A jak na dłużej, do następnego weekendu, no to pyk go do zamrażarki i nic mu tam źle nie stanie. Po prostu. Czego się właśnie z tymi ciastami, z jajkiem zrobić nie da. Niestety. I to by, a przynajmniej mnie się nie udawało i takie pierogi przygotowane zawsze pękały.
Teraz zasada gotowania pierogów, kochani. Ja wiem, że wiecie, ale Wam powiem, a co to szkodzi. Woda z olejem i solą. I mamy drugi garneczek z zimną wodą. Ona sobie czeka. Ta, jak się zagotuje, dopiero jak jest gotująca naprawdę, bierzemy te zamrożone pierogi, których nie rozmrażamy wcześniej. One takie zamrznięte, wrzucamy je do wody. Te mrożonki pierogi byśmy wrzucali. Nie wrzucamy za dużo. To się musi dać taką łyżką cedzakową delikatnie zamieszać, jak trzeba. Ale staramy się je wrzucić w miarę jednocześnie, czyli na taki powiedzmy 3-litrowy solidny gar z wodą, gdzie jest 3/4 wody, wrzucamy 10 pierogów i to jest mniej więcej tyle. Więcej nie. I czekamy, aż nam wypłyną. Czy one spadają na dno? My nie pozwalamy im tam przywrzeć, czyli od dna bardzo delikatnie mieszamy, bo pierogi się rozwalają przy mieszaniu głównie. I potem pilnujemy tego, nie idziemy sobie gdzieś tam w szeroki świat, pilnujemy tego, ale czekamy, aż się nam podniosą. Jak się nam podniosą, to dosłownie minutę dłużej, bo one były zamarznięte, więc tam ten farsz w środku zamrożony. Tych pierożków nie robimy dużych, jakie chcemy mrozić, bo będą problemy z ich gotowaniem, więc no tu jest właśnie ta filozofia, że jednak te pierogi nie mogą być takie, nie? No, nie muszą być aż takie jak ravioli, ale no takie pierogi muszą być. I wyciągamy delikatnie tą łyżką cedzakową do tej zimnej wody. Nie żadne przepłukiwanie na sitku, nie, nie, nie. I potem tą łyżką cedzakową od razu można, jeśli chcemy je od razu jeść, patelnia czy rondel z odrobiną tłuszczu, takiego jak nam pasuje, wigilijnie z oliwą czy z masłem, nie wigilijnie z czym tam się nam chce i przekładamy ładnie do tego rondla i troszkę nim ruszamy, żeby to całe ciasto pierogowe się ładnie tym tłuszczem otoczyło. Chcemy to zapiec, chcemy to podgrzać, chcemy to przysmażyć, od tego są patelnie. Można na talerz z oliwą i wtedy odgrzewać w mikrofalówce, ale wtedy mikrofalówka nie jest dobra dla pierogów, bo naprawdę jednego na drugi nie można kłaść i ona przesusza ciasto pierogowe. Więc to można sobie tak raz odgrzać. No. Potem już się robią suche końcówki. To tak z odgrzewaniem makaronów w mikrofalówce. To jest zazwyczaj średni pomysł, ile ten makaron nie jest dobrze przykryty sosem. No i to by było chyba dzisiaj na tyle o pierogach. Smacznego. I do następnego razu.